Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku filmów Twój jedno ślad zanim zepsujesz. Jest to film, moi drodzy, na życzenie mojego widza, który prosił, aby zrobić film, co zrobić z akumulatorem na zimę. Jak zachować się na zimę, co zrobić z tym akumulatorem, żeby ten akumulator na wiosnę był w pełni sprawny, żeby nas nie zawiódł. Moi drodzy, najważniejszą sprawą jest, żeby taki akumulator nie był zostawiony sam sobie na mrozie. A dlaczego nie zostawiamy akumulatora na mrozie, moi drodzy? Pozostawiony akumulator na mrozie zachowuje się w ten sposób, że jego elektrolit w środku gęstnieje. No i czasem jest tak, że elektrolit potrafi zamarznąć, ponieważ w jakimś stopniu zawiera on wodę destylowaną. Także jest prawdopodobieństwo zamarznięcia takiego akumulatora. No, tego akumulatora akurat nie otworzymy, nie sprawdzimy, bo to jest akumulator żelowy. Akumulator taki akurat ma w sobie po prostu wlany, że tak powiem, elektrolit, który zamienia się w żel. On tam siedzi sobie w takich płytach specjalnych z odpowiedniego materiału, gdzie jest przechowywany. Dlatego jest taki bezpieczny, że tak powiem, nie wylewa się. Ma tylko takie specjalne odpowietrzenie, taki wentyl, który wypuszcza z niego gazy, gdyby się nagromadziły i nic poza tym, powietrza sobie nie zaciągnie. Także, moi drodzy, sprawa jest bardzo, że tak powiem, ważna, bo można taki akumulator trzymać w chłodnym pomieszczeniu, ale musielibyśmy go co chwilę doładować, rozładowywać. Ten akumulator musiałby być cały czas w użytku. Na pewno bezpieczniej będzie, gdy ten akumulator na zimę wyjmiecie z pojazdu, ze skutera, motocykla i po prostu będziecie trzymali w domu lub w garażu, gdzie jest dodatnia temperatura. Nie musi to być plus 20 stopni, wystarczy, że to będzie 3-5 stopni powyżej zera, żeby było praktycznie. No i w takich warunkach taki akumulator można przechowywać. Najlepiej byłoby go przechowywać pod jakimś urządzeniem, które będzie monitorowało jego stan naładowania i co za tym idzie, zabezpieczy go przed samoistym rozładowaniem, bo takie przypadki też się zdarzają, jeśli akumulator już jest zużytkowany i w środku troszeczkę jest uszkodzony, to znaczy płyty mogą już być uszkodzone i też czasem akumulator się rozładowuje samoistnie. Ale to niestety już jest akumulator, który chyba nadaje się do wymiany, a raczej na pewno. Więc na pewno takie operacje pod tytułem podtrzymanie napięcia do akumulatora jest dobrym rozwiązaniem. Na początek jeszcze powiem, jakie powinno być napięcie akumulatora pod, że tak powiem, w stanie naładowania pełnego. Powinno ono wynosić powyżej 13 V. Nie może spaść poniżej, że tak powiem, 12 czy 11 V. Zobaczcie, włączymy sobie pomiar. 13 V, 13, 12. Jeśli jest do 13 V, 12, 13 jest ok. Na pewno ten prąd nie będzie spadał, także znaczy, że akumulator mamy jeszcze sprawny. Można to napięcie sprawdzić też po jakimś czasie po stanie akumulatora, który jest niepodpięty do jakiegoś urządzenia monitorującego i wtedy sprawdzamy, zobaczymy, czy on po prostu, jeśli spadnie mu napięcie poniżej 12 V, należy go doładować, doładowywać. Taką zasadą jest, nawet nasi hurtownicy zalecają, a wręcz nas uczulają, że akumulatory, które na przykład kupujemy w większych ilościach i leżą one na półce dłuższy czas, trzeba je doładowywać. Niestety, to jest prawda, trzeba je doładowywać, bo akumulator potrafi też troszeczkę się rozładować, że w taki sposób, że po prostu to napięcie nie może być, że tak powiem, poniżej 12 V, prawda? Ok, moi drodzy, co można zastosować? Oczywiście ja pokażę urządzenie do podtrzymywania naładowania akumulatora, które sprzedaję, wiadomo, no, siłą rzeczy mogę reklamować to, co jest sprawdzone i dobre, bo zawsze sprzedaję w moim sklepie wyłącznie to, co jest sprawdzone wcześniej, tak samo jak te akumulatory, które można u nas nabyć, nie wiem, czy widzicie, i od razu uprzedzę tutaj, że tak powiem, ludzi, którzy mówią, że z WM Motors rzeczy są chłamem. Zobaczcie, kto produkuje dla WM-a te akumulatory, firma Huawei. Jest to produkt naprawdę dobrej klasy, wysokiej, można powiedzieć, przy dobrze działającej instalacji elektrycznej w pojeździe, w motocyklu, skuterze.
taki akumulator może nawet, powinien wytrzymać 5 lat, a nawet zdarza się, że 10 wytrzymuje. I mam takie akumulatory, uwierzcie mi, w skuterach chińskich 50-kach 4-amperogodzinowe, które już 7 rok pracują i do dzisiaj do mnie, jeśli przyjeżdżają na serwis, ten akumulator w dalszym ciągu pracuje, ale klient stosuje się do zaleceń moich, które po prostu przekazałem, żeby akumulator na zimę wyciągać i podłączać pod urządzenie podtrzymujące. Dobra, czego ja używam? Ja używam takiej ładowarki automatycznej. Jak widzicie, ta ładowarka ma parametry, już Wam mówię, można tą ładowarką ładować akumulatory pojemności od 2 amperogodzin do 90. Więc na pewno samochodowy też możemy bez problemu. Jak widzicie, jest tutaj też ikonka samochodu, motocykla. Jest tu też, że tak powiem, taki tryb jakby rozmrażania akumulatora. No jeśli nam zapali się taki kluczyk na pomarańczowo tutaj, no to znaczy, że akumulator jest uszkodzony i wymaga albo serwisu, albo podłączenia do odpowiedniej ładowarki, która też regeneruje akumulatory. Ona też, ta ładowarka też, że tak powiem, może nie regeneruje, ale budzi akumulatory. Jeśli świeci się ta kontrolka, akumulator pulsacyjnie doładowuje ten akumulator z wyższymi impulsami napięcia, po to, żeby go po prostu odsiarczyć. Teraz Wam pokażę, jak wygląda to podtrzymywanie, moi drodzy. Podłączamy sobie taką ładowarkę do sieci. Jak widzimy, świeci nam kontrolka, że jest podłączony do sieci. Jest podłączony do sieci. Oczywiście pamiętajcie, czerwony do czerwonego do plusa, czarny do minusa. Na odwrót też można, ale nic z tym nie zrobicie, ponieważ ta ładowarka ma zabezpieczenia przeciwbiegunowe. Zabezpieczenie przed tym, że jeśli bieguny podłączymy odwrotnie, nie włączymy, widzicie, ładowarka się resetuje, wyłącza. Już jest informacja, że coś się dzieje, wykrzyknik, coś jest źle zrobione. Więc to jest dla też takich, że tak powiem, dla mniej ludzi świadomych. Nie wiem, jak to nazwać, żeby nie obrazić. Można, kiedyś się mówię dla blondynek. Już się aktualnie nie używa tego stwierdzenia, z tego co widzę. Teraz taką ładowarkę. W tym momencie ta ładowarka, moi drodzy, ona nie ładuje. Ja Wam to pokażę. Zobaczcie, mamy tutaj miernik napięcia. Multimetr. Podłączymy sobie tutaj, że tak powiem. Ale pokazałem, co? Pokazałem. Dobra, już pokazuję w ten sposób. Mamy teraz 13,6 V. Teraz włączymy sobie ładowarkę na tryb motocyklowy. Oczywiście możemy od razu włączyć na samochodowy, ale jak widzicie, od razu się wyłącza. A tylko dlatego, że tryb samochodowy ma wyższy prąd ładowania. Napięcie takie samo, ale wyższy prąd, który może zniszczyć taki akumulator. Pamiętajcie, im niższym prądem ładujemy i dłużej taki akumulator, tym lepiej dla niego. To jest bardzo ważne. Nie używajmy prostowników z jednopołówkowo wyprostowanym prądem, bo to jest dla tego akumulatora zabójstwo. Kiedyś tak się robiło, bo nie było innych możliwości, było na płytach selenowych. Prostowniki były dobre, ale w swoich czasach, już nie teraz. Nie do tych akumulatorów, bo mamy całkiem inne technologie. Podejrzewam, że zrobię też chyba materiał o litowo-jonowych akumulatorach, do których też są specjalne ładowarki, ale to nie jest temat na ten film, na dzisiejszy odcinek, także wracamy do tego, co miałem powiedzieć. Żeby włączyć w ogóle, tutaj mamy przycisk mode, naciskamy raz, włączamy tryb ładowania, widzimy, teraz się ładuje, prąd, napięcie ładowania 14,30 V, widzicie? Akumulator się cały czas ładuje. Akumulator się teraz w tym momencie naładował, widzicie, przełączył się teraz na akumulator pełny. No i prąd spadł do 13,18 V. I jest teraz na podtrzymaniu napięcia. Ja Wam to pokażę. Teraz odłączę sobie po prostu tą jedną klemę i zobaczcie, napięcie z akumulatora zacznie schodzić za chwileczkę. Już jest 13,14. Już powolutku spada napięcie. Także jak widzicie, podtrzymanie takiego akumulatora jest bardzo ważne. Takie urządzenie po prostu sobie, przepraszam, takie urządzenie sobie, no widzicie, dobrze, jest ok, naładowany i cały czas będzie 13 z groszem volta, 13,30,
I ten akumulator może tak być podtrzymany przez całą zimę. Jeśli on nie straci swojego napięcia, moi drodzy, i będziecie tak używać akumulator, tak go obsługiwać przez co roku, naprawdę, oczywiście pod warunkiem, jeśli wasza instalacja w motocyklu jest ok, ładowanie jest na odpowiednim poziomie, według zaleceń producenta motocykla, no i oczywiście instalacja nie ma jakichś zwarć, niepotrzebnych poborów prądu, wtedy będzie wszystko w jak najlepszym porządku. Także link do ładowarki, do akumulatora zostawię pod filmem, moi drodzy. Jeśli film się oczywiście podobał, proszę łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli chcielibyście wykonać jakieś testy akumulatorów, podpowiadajcie w komentarzach, jaki akumulator chcielibyście przetestować, jakie firmy. Oczywiście to nie będzie test negujący tą firmę, tylko test jakości akumulatora, jak dany akumulator będzie się zachowywał pod na przykład obciążeniem 20 amperów. Będziemy taki test przeprowadzać na czas, oczywiście godzinowy czas rozładowania akumulatora. I zobaczymy, który akumulator sobie lepiej poradzi. Moi drodzy, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Już jest zima, także myślę, że pomoże wam ten film w uzyskaniu tego, żeby ten akumulator wasz był zdrowy przez 5 lat co najmniej. Także życzę wam tego wszystkiego. Myślę, że jeszcze nagram film o akumulatorach firmy WM, ponieważ oni mają dosyć spory asortyment tego. Sprzedaję naprawdę dużo tych akumulatorów i miałem może tylko dwie reklamacje takie naprawdę, gdzie akumulator stracił prąd co najmniej od razu. Także zapraszam. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Lewa w górę oczywiście. Wesołych świąt życzę. Pozdrawiam.